jest to wielka szansa teraz dla zawodników Gambit, żeby powrócić i zakończyć to spotkanie dla nich. Teraz Adren się popisał piękną pestką. Tylko Elektronik przy życiu, on na standardzie. Zobaczmy, Elektronik, dwa fragi dla niego. No jeszcze może powalczyć też 21 HP. Elektronik po raz trzeci, co on teraz zrobił? Jeden na jeden, Olof Meister, który dzisiaj nie prezentuje może najwyższej formy. Zobaczmy, Elektronik, oj, zabrakło kul. Ma jednak 250, Elektronik kontra Olof, ten nie może trafić. Elektronik coraz bliżej, Olof Meister podbiega, Elektronik kończy rundę. 1 na 4 z UMP. Czyli te fragi po prostu wpadają. Znak już do wentów, wyczekał Hachiego, zaskoczony kompletnie Hachi. No to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że Vega Squadron jeszcze nie miał okazji rywalizować z tak dobrą, mocną drużyną. Nie układa. Teraz Snax, to za pestka! Wychylił z Prefirem na JR-a, ten zniszczony kompletnie. Jak teraz patrzę na zdjęcie Snaxa z takim śmieszkiem, to aż mi się płakać. Po stronę terrorystów i tu już szybko rzucone nade na Banan, spodziewając się, że ktoś tam może być na blisko, ale nic z tego. Tu Fallen już wycofuje defensywnie, żeby tylko nie zginąć. Flash pod niego, Fallen próbuje peskować te strzały, jednak niecelne. Sunny w końcu ginie, to Fer zdobywa pierwszego fraga. Fer i Fallen, ale szczyszczą. Zabrakło kul na ostatniego zawodnika, ale zdążył przodować Fallen. Niedługie i wraca też już do kolegi Fer, no ale Phelps trafiony, Cold Zero również. 5 na 3 nagle nam się robi. Jeszcze tako w piasku, ale nic z tego. Innocent bardzo dobrze ustawiony, Innocent pokrył plecy. A Zen dokończył rundę, no i proszę bardzo, runda wygrana przez Pentasport bez żadnych strat. Teraz Innocent, on za cementem, ustawiony agresywnie razem z Zenem, poleciały granaty. Innocenta, ależ mocno wysadził terrorystów i teraz Zen będzie fragował. Asysta Innocenta, jest też kolejny frag dla Innocenta i jest kolejny, to 3 czy 4. A Innocent źle się tu ustawił, nie ma jak pomóc teraz Innocent w ważnym pojedynku. Cały czas Innocent próbuje się tutaj ustawić pod rywala. Innocent przeskalował, Innocent, ależ trafiony po głowie. Daje teraz podłożyć bombę zawodnikowi terrorystów, żeby poczekać okazję na swojego partnera. Dobry jednak młotow od Nexa, no i zdąży zaplantować. 4 sekundy do końca, pędzi Niko. Oj, 2 sekundy, goni teraz Nex i dorwał rywala! No w ostatnim momencie, nieprawdopodobne, że Nex w tej sytuacji. Rain tylko doczeka, dobry mnie do galu. Rain przed szansą, Rain teraz zrobił robotę! I tylko Nex zostaje przy życiu, Rain dokończył! No fenomenalnie ustawiony Rain, dobrze bajtował też. I chowa się Tapsen, on poczeka za trójkami, wychyla się Tapsen agresywnie. Tapsen przed kolejną szansą, Tapsen jeszcze z USP-kiem, Tapsen walczy, Tapsen dokończy razem z Nexem, razem z Bombsite'u, zrobili to znakomicie, a więc ta strata... Tylko żeby zaplantować paczkę, dwójka terrorystów razem, we dwóch, od jednej pozycji. Spodziewa się Daszku, tutaj rzucony Mołotow, Niko pali się, ależ nie przyjmie ten Mołotow, ale Niko z pierwszym headshotem i chyba już widział rywala. Niko coraz bliżej niego jest Tapsen, Tapsen czy Niko, to jest pytanie. Czeka wciąż Niko, jeszcze jest szansa, no i Niko wyczyścił, a więc jest gracz wygrany przez Niko. No zobaczmy, bo tutaj Nothing może być zaraz zaskoczony, chociaż chyba zobaczył, powinien zobaczyć cień przeciwnika. Dokładnie. Oj, Nothing, co teraz zrobił Nothing? On wiedział, gdzie jest rywal, wiedział, że nie wychyli, wiedział, że mu... Z tym uspem sobie z Automaticiem nie poradził. Konfig wciąż czeka za Bombsite'em, ciekawa pozycja, tej nie sprawdzają terroryści. No i zobaczmy, co może zrobić Konfig, wjeżdżając na plecy. Dwa fragi dla niego, bo pomógł Izzy, no i to jest sam, bomba podłożona. Walczy jeszcze z Skadu. Oj, to było blisko. Ale Skadu ma wielkie kłopoty, chociaż wychylają pojedyncze na niego zawodnicy CT i to może być okazja dla Skadudla. Coraz bliżej zawodnik CT. Oj, Skadudl, co ten gość robi? 4 fragi dla niego i teraz walczy na... No, walczy o Ace, ale na plecach już jest Magisk Boy. Zdziwiony Skadudl, no i Magisk Boy rywale wypatrzył. Simple zaczaić, a jednak Simple wchodzi na plecy. Coraz bliżej Simple, tego się terroryści nie spodziewają. No i zobaczymy za chwilę, Simple spokojnie zdobędzie 2 fragi. No i Simple tu może nawet pójść po Ace'a. Wyszedł się jeden z terrorystów, ale Simple szybko się wraca na pięcie. Simple, no i mamy pierwszego Ace'a na tym Majorze. To właśnie Simple. Nie gra dziś najlepszego spotkania, to i tak nie radzą sobie z nim zawodnicy G2. No Edward po prostu flaguje po raz kolejny tutaj z wielką łatwością. O, teraz jeszcze ta pestka na koniec, Edward, 4 fragi. Teraz jemu zostawili trochę wolnej ręki, tak jak wcześniej dawali tę wolną rękę. A zawodnicy na wizji próbują atakować od długiej. Kenny strzałkę na GS, ale szybko się poprawia, wcelowany jest Guardian, ale Kenes zaczyna czarować, no w końcu Kenes! Na razie jednak grają Mołotowami zawodnicy Penta. Tu jeszcze Mołotow pod balkon na górze. Magisk Boy, ale Krystal już je mógł wcelować. Krystal po raz drugi. Teraz szybko przeładuje broń. Wie, że tutaj coś się może złego dziać. Zobaczmy. Zaskoczony był tutaj HS, ale spokojnie czyszczą koledzy. Krystal, 4 fragi w tej rundzie. No i zobaczmy, jak poradzą sobie tutaj zawodnicy CT. Jest Oskar na bombsite, z nim Robs. No i już wyjście mamy. To troszeczkę zszokowany. Robs, jeden, drugi frag. Robs, ależ tu rozdał. 4 fragi, no i po Ace'a. Jest 5, jest Ace Robsa. Drugi Ace na tym turnieju wcześniej. Tutaj czeka na niego Alu. I to może być zaskoczenie, ale na razie zaskoczeniem jest Rain, który również z fragiem. I Chris J wyrównuje, ale tylko na chwilę, przepraszam, daje przewagę, tylko na chwilę, bo Alu teraz już wyrównuje i będzie coraz szybsze wejść z tobą side'u. Chris J nie ma defuse kita, tylko on pozostaje przy życiu i Alu jednym sprayem z Galila. Dobrze rozpoczynają rundę zawodnicy Mouse Esports, to Chris J z pierwszym fragiem. Kiyoshima teraz w towarzystwie kolegi wyskakuje na bombsite B. Tutaj Robs radzi sobie świetnie. Dwa fragi dla niego, no i jeszcze Oskar na daleko pomaga. 20 sekund do końca, coraz mniej czasu, no trzeba wchodzić
wchodzić na bombset. Tu trafiony Blade, a więc jest już Flamey na plecach World Edita. Znakomicie to zrobił Flamey. No i 3-3 nam się zrobiło jeszcze Waylander, wychyla zeski, ale Flamey na assist pomaga. Właśnie przeskakiwanie koledzy przed celownikiem. Teraz już widzimy, że Lucas robi to, co powinni zrobić zawodnicy Vega Squadron kilkanaście rund temu, czyli skrócić pozycję. Lucas teraz otarł się o Ace'a. Motoryk pod wrażeniem gry drużyny Big, tymczasem wyjście z Skadudla na bananie. Tam bardzo ważny frag, kolejny dokłada Skadudla, wychyla się next pod refrag, ale Skadudla zaczyna z tą AWP-ą tańczyć jak na parkiecie. Skadudla będzie miał kolejną szansę, Skadudla po Ace'a, nie! Kif szybko go od tego odwodzi, no ale Stewie był to blisko i refraga musiał zrobić. Go się wstrzymywał, no ale w końcu wejście na bombset, a tam Kenes zrotował błyskawicznie, żeby pomóc, no i trafia Kenes dwukrotnie. Dopiero teraz ten smoke się rozpylił, ale tu już NBK jest ustawiony idealnie. Na plecy chciał wejść Hobbit, ale 2-2. Kirby już podchodzi od trumien, tu atakuje Dupree. Na chwilę się jeszcze wstrzymał, przygotowany znajdę Kirby, ale żeby w takim momencie wyrzucił znajdę Coldzera! Nieprawdopodobne, że w takiej sytuacji wyskoczył z nożem na przeciwnika, no i Coldzera podnosi Akacza i z tym Akaczem kończy rundę. Nieprawdopodobne, co zrobił Coldzera. Inni Brazylijczycy ze SK Gaming punktu meczowego nie mieli, tymczasem Kirby z fragiem, ale Coldzera. 31 frag w tym spotkaniu, 31-9, Coldzera po raz kolejny, Coldzera! To on robi nieprawdopodobne rzeczy, teraz Zdigla sam zatrzymuje wejście dywanami. No właśnie, to jest ważne, żeby na cashu kontrolować mapę, żeby na jednej pozycji chociaż stać agresywnie. Tutaj frag dla Neo, Neo po raz kolejny, Neo! Wie, że na puście jest jeden zawodnik, ale Taz doskonale osłania kolegę, 4-2 tylko Grimms i Flusha. Ale tutaj jest właśnie na blisko Biały, więc to on pomaga snajperowi polskiej drużyny. Biały, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty frag, to za to parze zabijał i Biały! Ale tu trzeba uważać, coraz mniej czasu, Biały na żółtym, tu musi uważać, ale świetnie, Jerek, Pasza i Neo. Wybiegają terroryści już w tym momencie, tu Pasza z Nadem jeszcze, oj, musi uważać Pasza, bo giną koledzy. Mamy przewagę jednak 3-1, Denis plantuje paczkę, już nie ma czasu, to Jarek resta. Pasza! Jarek Pasza wjechał na swojego rywala, nie boi się Jarek Pasza grać agresywnie. Dalej w bombside ustawiony, zablokowany troszkę smokiem, tutaj nie będzie tak łatwo mu się odnaleźć, ale jednak wycofują się jeszcze na chwilkę terroryści, ale to chyba tylko po bombę. No i będzie wchodził Krystal, jednak ten w pojedynku 1-1 ze snajperem przegrywa. Wrócił pozycję, wjazd mamy jednak na bombset, a tutaj HS tam blisko, HS jednym flagiem, po raz kolejny HS jeszcze w tego smoka. Starał się pestkować HS, ale to jest przewaga bardzo duża, 5-2. HS szuka tam kolejnego flaga, HS po raz trzeci w tej rundzie. Uważaj się na tę rundę, bo tutaj runda kluczowa, 14-13, trafia Krystal, wychyla Krystal, po raz kolejny on! Już tylko jeden zawodnik tutaj na blisko, Krystal, ależ to dokończył Krystal! Ale zobaczmy, co zrobi Konfig. Czekają terroryści, za chwilę będą wychylać frag dla Konfiga. Ucieka błyskawicznie, ale tu jeszcze sprytnie ustawiono MSL. No i tego się terroryści nie spodziewali. Znakomita ustawka MSL-a i Konfiga, i ta dwójka. Dokładnie haksował na jego koncie. No a my przejdźmy do spotkania, bo tutaj już się spotkanie rozpoczyna. Także tekstury są dobre, są przygotowani zawodnicy. Nawet długo się męczył Edward tym pierwszym fragiem. Ale jak już trafił jednego, to i drugiego zawodnika. Długo czekali terroryści. Simple tuż w tym smoku wychyla się Lucas. Frag dla Simpla, jeszcze jeden dla niego. I to już tylko chętnie przy życiu. Simple powinien to dokończyć. No i właśnie bezpieczna MK. Teraz przejmie kontrolę nad plecami na pewno Stewie tutaj ze snajperką, chociaż tutaj jeszcze poczekał chwilkę. Apex chce podejść na bardzo blisko. Stara się skanować Stewie tutaj, sprawdzi plecy, no i Apex za długo czekał. No to sobie pokontrolował nieźle. A ci wjeżdżają na bombset B, który jest w tym momencie pusty. Zaskoczony Dosia, Jarek Pasza ze strzałem prosto w głowę. Jest przewaga. Szybko dojeżdżany tutaj bombset B jest mał od Eski. Zauważył go Jarek Pasza po raz kolejny. Jarek po raz kolejny znowu. Hat-trick dla Jarka Paszy. Teraz dostawał info od kolegi. Snajperki. Jeszcze Taz, Neo na plecy, Neo i Taz we dwóch. Neo po raz kolejny. 2-2 nam się nagle robi, więc jeszcze nadzieja jest. Cały czas walczą Polacy. Wyjeżdżamy na bombset, a tutaj można plantować bomby, bo Mo był na starym BS-owym. Pytanie, gdzie jest drugi zawodnik CT, a ten od drabinki to Dosia. Tak jak kiedyś, kiedy wychylał chyba na Paszę, który był tu sam, ale pilnuje tej pozycji Neon. Wie, że Dosia za chwilę może się tu pojawić. Cały czas spokojnie czeka Dosia, ale za chwilę musi wyjść Neo celowany. No i Neo zdobywa trzeciego flaga w tej rundzie. Neo ratuje nam skóry. Jeszcze tylko Mo, ostatni żywy, ale w tej sytuacji Mo nie będzie odbijał. Możemy po raz kolejny odetchnąć w tym meczu. To jeszcze nie jest GG, to jeszcze nie jest koniec. I nieco szybciej zagrają zawodnicy Big. Tapsen już wyskakuje, oślepiony. Tutaj był Coldzera, ale jednak on w dobrym momencie wyciąga snajperkę. Pierwszy frag, drugi, trzeci rozpętał. Znowu kolejne zabicia i może być ace, jest! I te taktyki już nie takie mocne. A tu Phelps i Fallen znakomicie sobie radzą. Fallen, teraz on pokazuje, jak się strzela ze snajperki, bo na blisko, przygotowany z flashem jest na blisko Zen. Krystal jednak już ze snajperką podchodzi na blisko. Rzucony flash na pochylenie, tu wychyla się Zen w dobrym momencie. Co za flash! To za flash od Krystala Zen! Co ten gościu robi? Wjazd to Waylander za szpulu, to może być ciekawe. No, sprawdził tę pozycję HS, ale nic z tego. Waylander w końcu popisał się fantastyczną rundą. Waylander, 4 fragi z 5-7. Tutaj obiegać, ale nic z tego. Jest tutaj HS niecelnie. Warlady wybiegają we dwóch terroryści. Tu jeszcze Waylander zaskoczony. Nagle nam się robi 2-2. 20 sekund do końca. No i znowu HS trafia głowę. A więc Electronic dostaje sam już 2 fragi dla niego. Co teraz zrobili terroryści? Może być okazja, żeby zaskoczyć w pierwszej już rundzie. No i terroryści będą gotowi do wjazdu. Neo z pierwszym fragiem teraz ucieka i teraz wszystko w rękach Taza. Fraguj Taz, bo będą te
frag potrzebny. Taz jeszcze spokojnie czeka. Teraz powinien kliknąć. Taz teraz po raz pierwszy. Już na ławeczce konflikt. Taz ma kłopoty. Oj, nie może trafić w końcu. Pasza pomaga. W ostatnim momencie pasza po raz kolejny. Już tylko Magic Boy, który jest daleko, daleko od akcji. Nie mógł tutaj walczyć. Tymczasem już od Gali Snacks czeka cały czas na lodówce. Zawodnik terrorystów. Frag dla Magicka. Trafiony pasza, asysta u konfiga. Ale biały rzut powiedział. Biały po raz kolejny. No, jeden na jeden. Cajun Me kontra biały. Kto ten pojedynek wygra? Biały coraz bliżej. Biały kontra Konkon. Cajun Me jest runda, więc biały daje sobie radę. Trzy fragi białego przy tym odbiciu, więc ta zamiana broni. Rozkręcać się. Teraz pasza na środku z pierwszym fragiem, ale Snacks! Właśnie takich fragów mu było trzeba. Teraz trzy zabicia dla niego. Magic, z jakiej jedyny z odpowiedzią i Snacks. Czwarte zabicie. To właśnie będzie tego. Legenda Counter-Strike'a teraz z jednym fragiem. No i wie dokładnie, gdzie jest Cajun. Wyciąga jeszcze P250, trafia przez tą skrzynkę. Nieprawdopodobne, jak tutaj obija Cajun. I on po prostu czeka. Neo na spokojnie teraz obiega. Wie dokładnie, gdzie będzie rywal. Jeszcze spokojnie. Neo coraz bliżej. Cajun, ale Neo dokończył tę rundę.